Witajcie, kochani. Filmik nie jest tematyczny, więc każdy, kto spodziewa się jakiejś czystej wiedzy biblijnej na jakiś konkretny temat, no to będzie zawiedziony. Natomiast postanowiłem sobie po prostu do was porozmawiać. Tak się złożyło, że jest okres przedświąteczny, mają być święta, oczywiście katolickie. No i chodząc po internecie, natrafiłem na taki w zasadzie film nagrany przez jednego z moich facebookowych znajomych. To oczywiście znajomy, który kiedyś zaprosił mnie do znajomych, bo zauważył, że nie popieram, tak jak on, tam chyba pewnych wtedy tych rzeczy związanych z zaszczykami. No ja tam czasem takie posty wklejam. No i on to tam zauważył, no i chyba myślał, że ja, może myślał, że ja jestem jakimś wielkim bojownikiem, który z plakatami afiszuje, żeby nas nie zaszczykowano. No ale nam popisaliśmy chwilę na priv, wyjaśniliśmy sobie pewne rzeczy, no mniejsza o to. No i widziałem, że nagrał film. Wszedłem na ten film na YouTubie i okazuje się, że no, bo ja myślałem, że człowiek ten też ze względu na to, że jest wierzący, mnie zaprosił. Oczywiście ze względu na to, że jest wierzący, bo widzę, że jest wierzący, tylko w co? Bo jak widzę na tym filmie, tam popiera i opowiada o tych świętach wielkanocnych. Nie tyle opowiada o świętach wielkanocnych, co o Panu Jezusie i tak dalej. No ale moi drodzy, tak do was postanowiłem sobie pogadać, bo chciałbym wasze tutaj zdanie być może też poznać. Co myślicie o takim czymś, że o takim w ogóle zachowaniu, jak to można wytłumaczyć sobie, bo ja sobie tego no nie widzę tego, żebym na przykład przed moim narodzeniem się na nowo nagrywał filmy o wierze związanej z Kościołem katolickim, ponieważ wszystko tam było dla mnie kompletną głupotą. I tak jak mnie słyszycie, głupotą i brakiem jakiejkolwiek logiki. I nie wiem, jak musiałbym się gimnastykować, żeby nagrywać filmy ze względu na moją wiarę w Kościół katolicki. Nie wiem, jakich musiałbym dokonać cyrkowych arcydzieł, ekwilibrystyki i innych czarodziejskich rzeczy, żeby cokolwiek nagrać związanego z wiarą katolicką, żeby to miało ręce i nogi. Bo to rąk i nóg mieć nie może. Więc no, zastanawiam się, jak można nagrywać na ten temat rzeczy, których nie jest się w stanie po prostu zrozumieć. Bo ja tego na przykład nie rozumiem. Zresztą jak byłem katolikiem, to pamiętam, dla mnie święta to były te, kiedy jest Wigilia, a resztę świąt to już w ogóle był kompletny dla mnie jakiś absurd i nigdy nie wiedziałem, kiedy się zaczynają, co to się tam robi. Potem pamiętam, że chodziło się właśnie z tymi jajkami na święconkę. Tak, teraz się idzie. Po co to się święci? Po co jest ten koszyk? Po co są te jajka, te baranki tam wkładane, zajączki i te wszystkie inne cudawianki? Kompletnie nie miało to dla mnie sensu i pytałem się po prostu sam siebie w duchu, po co takie coś? I po co jest to potrzebne Panu Bogu? Po co mu to jest potrzebne? Żebym ja robił takie głupie rzeczy, które mnie najzwyczajniej nudziły, a już nie mówię o mszach świętych, na które chodziłem, no bo chciałem wierzyć w Boga. Natomiast pamiętam to jak dziś, że za każdym razem, jak byłem mały, to ja się naziewałem i naziewałem i naziewałem. Co chwilę ziewałem, bo po prostu mnie to nudziło.
Nikt mi tam nie opowiadał o Bogu, tylko robił jakieś ceregiele, cuda wianki, cuda na kiju i mówił rzeczy, o których kompletnie nie miałem pojęcia, co to jest, czym się to je i po co to jest. I tak się właśnie zastanawiam, bo nie tylko teraz trafiłem na taki film związany ze świętami wielkanocnymi. Aha, bo się nazywają wielkanocnymi, no i tamten pan mówi o Wielkiej Nocy, że coś tam się Wielką Noc stało. To jest kompletnie pomieszanie z poplątaniem. Ale wcześniej też natrafiałem na kanały różne i pamiętam też jeden, który prowadziło, akurat to chyba było Młode Małżeństwo, katolicy, bo są też i Świadkowie Jehowy, takie Młode Małżeństwo, ale ci znowuż byli katolikami i też właśnie prowadzili kanał swój o katolickich czarach, które się tam robi. No i pamiętam, że właśnie tam jeszcze doszło do tego mówienie w niezrozumiałym języku i pamiętam, że ten język mi przypominał, ten młody chłopak, który prowadził ten kanał, zaczął przed widzami modlić się w tym języku. Mi to przypominało jakby trochę francuskiego pomieszanego z łaciną, czyli jednak nie był to taki całkowity bełkot, jak robią to ci tak zwani charyzmatycy, tylko były tam wyraźne pewne słowa i mało tego, w tych słowach występowało słowo Maryja, więc ten człowiek, modląc się tym niezrozumiałym językiem, wychwalał, tak mniemamy, Maryję, bo coś o tej Maryi tam mówił. Więc tutaj macie też przykład, jak niebezpieczne jest mówienie czymś, czego się nie zna, nie pojmuje, i robienie właśnie tego typu rzeczy, ja to nazywam ogólnie czarami. Teraz zbliżają się kolejne czary. Chciałbym właśnie, żeby mi ktoś to wytłumaczył, jak to jest, że człowiek może być w takim stanie, że uważa się za wierzącego, natomiast tłumaczy rzeczy, o których nie ma pojęcia. Bo ja na przykład, kiedy byłem katolikiem, to nie przyszłoby mi do głowy nagrywać na przykład filmów o katolickich rzeczach, tych ceremoniach, o wszystkim, co jest związane z katolicyzmem, ponieważ ja nie byłbym w stanie wam tego wytłumaczyć, dlatego że tego się nie da wytłumaczyć. Bo jedynym wytłumaczeniem jest to, że dzieje się tak czy tak ze względu na to, że wymyślił to jakiś ksiądz albo papież, albo inny czarownik, jakiś kapłan. I nie ma tutaj żadnych podstaw biblijnych. Z Biblią związane są tylko nazwy, takie jak na przykład Pan Jezus, czy no nie wiem co tam jeszcze, czy krzyż, czy na przykład święty, czy świętość. To są tylko słowa, które są wykorzystywane do robienia jakichś rzeczy, o których my nie mamy pojęcia. Taki jest teraz mój punkt widzenia. Bo jeżeli oglądacie moje filmy, to wiecie, że ja jak coś mówię, to ja to muszę rozumieć, żeby wam przekazać. Już nie robię tego błędu, który robiłem kiedyś, a zrobiłem taki błąd i coś pewnym ludziom mówiłem ze względu na to, że usłyszałem, że ktoś tak mówi i to było bardzo, bardzo, bardzo złe. Ale sam tego do końca nie potrafiłem zrozumieć, aczkolwiek kiedy to zrozumiałem, przestałem tak robić i teraz dopóki czegoś nie jestem przekonany, że tak to powiem, tak na 100%, że mam w sobie takie przekonanie, że ja to rozumiem, no to ja nie poruszam takich tematów. Natomiast jak tutaj widzę po filmach, po różnych, tam chodzę po internecie, no to ludzie biorą się za tematy, mówiąc o czymś, o czym nie mają pojęcia. Bo
Szczerze mówiąc, to my nie jesteśmy nawet w stanie wyjaśnić i wytłumaczyć tak do końca naprawdę, skąd wzięły się te wszystkie jajka w koszyku, choinki, inne rzeczy, bo nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić, jak to dokładnie powstało, kto to zaczął, w jakim dniu, godzinie, co on stwierdził, co on powiedział, gdzie to zostało napisane. To są tylko, kochani, rzeczy ogólnie, że tak powiem, ujęte gdzieś, no i tak jest, że tam to wymyślił ten ksiądz, to wymyślił ten papież w tym czy w tym roku. Natomiast no, my wiemy, że są to rzeczy niezwiązane z wielbieniem prawdziwego Boga. Człowiek narodzony na nowo nie jest w stanie obchodzić czegoś takiego, ponieważ tego nie rozumie, bo ma w sercu Boga, którego rozumie. Prawda? I wszystko, co Pan Bóg wymaga od nas, to polega na zrozumieniu go, a nie na wykonywaniu jakichś czarów, stójek na jednej nodze albo fikołków, a my nie wiemy dlaczego, nie? Być może kogoś urażę tymi słowami, że ja to nazywam czary, ale to są czary po prostu, no. Bo to nie ma nic związa to nie jest nic związanego z wielbieniem Pana Boga. Po prostu. To nie ma nic kompletnie, kompletnie, kompletnie nic wspólnego. No i jest ten cały szał znowuż przedświąteczny. Ja do tej pory nie wiem dokładnie, na czym polegają święta wielkanocne. Jaka jest regułka właściwie w Kościele katolickim? Nigdy się w to nie zagłębiałem, ponieważ dla mnie to już z samej powierzchowności swojej było najzwyczajniej głupie. Nie miało podstaw biblijnych i nie wiem, na co Panu Bogu takie coś byłoby w ogóle potrzebne. Takie rzeczy. Może wy macie inne zdanie, chętnie posłucham. Zauważyłem też, tak z innej beczki, że ja wam kiedyś opowiadałem o takich tak zwanych takich niebezpiecznych memach i znowuż taki jeden znalazłem, gdzie ja nie potrafię określić tego, bo ja to nazywam niebezpieczne memy, a to są po prostu zwykłe cytaty z Pisma Świętego. Ale one wycięte z kontekstu potrafią wprowadzić w błąd. No i teraz znalazłem coś takiego, kochani, że właśnie Pan Jezus umiera na krzyżu. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się, i skłoniwszy głowę, oddał ducha. Tego tam już nie ma. Amen. I tam dalej. Ale to, gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się, i skłoniwszy głowę, oddał ducha, to znaczy, że umarł. No i pod tym postem, nieważne gdzie, nieważne u kogo, pod tym postem znowuż były takie krótkie wpisy, że nasz kochany Zbawiciel, nasz kochany Pan Jezus umarł za nasze grzechy, a ktoś tam pisze: za moje też, za moje też, on też, za jego też grzechy. No i za wszystkie grzechy umarł. I teraz, kochani, ale powstaje pytanie, co z tego? Co z tego, że umarł za nasze grzechy? Co to oznacza dla ciebie czy dla ciebie? Co to oznacza? Co to znaczy, że on umarł za grzechy? Bo tam jeszcze było: za grzechy w dodatku całego świata umarł. I teraz przeraża mnie to, kochani, że takie słowa powiedziane na przykład do ksiądz powie na mszy katolickiej, takie na przykład słowa, no i ci wszyscy biedni ludzie myślą, że teraz mogą wyjść z kościoła i iść grzeszyć, bo Pan Jezus umarł za ich grzechy. Co jest kompletną bzdurą. Nie ma czegoś takiego. Od razu powinien być tam dopisek, tak jak tutaj Pan zrobił zamiast tego amen, to powinno być dopisek, zaznaczone, że to jest dopisane, że to jest moje słowa, powinno być dopisane, co nie oznacza, że możesz grzeszyć. Bo to, że Pan Jezus oddał duch, że zmarł za nasze grzechy, wcale nie oznacza, że ty czy ty możesz grzeszyć.
kompletnie, absolutnie tego nie oznacza. To oznacza całkowicie co innego, to, że Pan Jezus umarł za grzechy, właściwie został złożony jako ofiara przebłagalna za grzechy ludzkie, ludzi, to nie oznacza, że ludzie mogą grzeszyć. To nie oznacza kompletnie w ogóle tego. To ma związek oczywiście z narodzeniem się na nowo, z zjawiskiem zbawienia i poprzez to właśnie, że jest zjawisko zbawienia, każdy człowiek może z tego skorzystać, ale kto z tego nie skorzysta, to żadne grzechy mu nie będą przebaczone. Bo będzie musiał być sądzony. Jeżeli, bo człowiek zbawiony jest zbawiony z wiary. Człowiek niezbawiony, który nie będzie usprawiedliwiony z wiary, będzie sądzony według swoich uczynków na sądzie. I nie będzie czegoś takiego, że ja nie mam żadnego grzechu, bo wszystkie mi są darowane, bo Pan Jezus umarł za trzy grzechy całego świata. A najlepsze są teksty, jak słyszę, że zostały te grzechy przybite do krzyża. No nie wydaje mi się, żeby ktoś, kto nie będzie usprawiedliwiony z wiary, czyli no, będzie sądzony z uczynków, żeby cokolwiek mu było do krzyża gdzieś poprzybijane. Bo wszystko będzie miał w swoim plecaku i będzie wyciągał i się z wszystkiego będzie rozliczał. Z każdego słowa, Słowo Boże mówi, że z każdego słowa będziemy rozliczani. Jeżeli nie uwierzymy w Pana Jezusa, jeżeli nie zostaniemy usprawiedliwieni z wiary, jeżeli nie otrzymamy zbawienia, jeżeli nie narodzimy się na nowo, to będziemy sądzeni z uczynków. Każdy, kto nie zostanie zbawiony z wiary, będzie sądzony według swoich uczynków. A więc z tego, że okłamałeś sąsiada także, z tego, że przeklinałeś także, będziesz rozliczony. O tym mówi, kochani, Słowo Boże, bo gdyby Pan Jezus umarł, tak oni błędnie tłumaczą, niektórzy ludzie, mówię oni tak ogólnie, ale takie wnioski wyciągają, że mogą grzeszyć, bo Pan Jezus umarł za grzechy całego świata, to nie byłoby słów w objawieniu, w ostatniej księdze proroczej, nie byłoby słów, że gdzieś tam będą psy i kłamcy nawet kłamcy. Tu już nie chodzi o morderców, gwałcicieli, tu chodzi o zwykłych kłamców. Tam jest napisane, przeczytajcie sobie, gdzie będą psy i kłamcy. Zwyczajni kłamcy, rozumiecie to? Ludzie, którzy kłamią. Ludzie, którzy po prostu tak jak ja kiedyś lubują się w kłamstwie. Nie ma to dla nich kompletnie znaczenia, czy kogoś okłamią, czy nie. A jest to dla mnie teraz nie do przyjęcia, jest to obrzydliwe. I na co dzień niestety spotykam się z tym, kiedy ktoś, nie podam tutaj przykładu, żeby nie naznaczać pewnej osoby, żeby nie została też rozpoznana, ale ktoś, kto chcę, abym ja potwierdził jego kłamstwo, dla mnie jest obrzydliwe takie zachowanie. A jak wiecie, są tacy ludzie, którzy mówią, no to powiedz, żebyś potwierdził moją wersję, że było tak czy tak i będzie ok. No nie, nie potwierdzę twojej wersji, bo to jest kłamstwo. I tak nie było. Prawda? Natomiast dla takich ludzi, no tak mówię, jak dla mnie kiedyś, dokładnie znam to uczucie, grzech w sensie kłamstwa to jest nic takiego. Natomiast ze względu właśnie na takie kłamstwa, na różne kłamstwa, nie wejdziesz do Królestwa Niebieskiego, nie wejdziesz tam. Po prostu, będziesz tam, gdzie będą psy i gwałciciele i mordercy. Tak mówi Słowo Boże. Więc nie ma czegoś takiego, że Pan Jezus zniósł coś takiego jak grzech, bo w ten sposób można by to odbierać. Bo umarł za grzechy to jest pojęcie, które należy wytłumaczyć. Także no tak to wygląda. Ja kiedyś nie potrafiłem też zrozumieć, o co chodzi na przykład, kiedy no,
chodzi się do kościoła, prawda? Modlimy się, spowiadamy się, rozprawiamy te czary i te inne rzeczy niezrozumiałe. A w Słowie Bożym jest napisane, Pan Jezus mówił, apostołowie mówili, Słowo Boże mówi, że idź i nie grzesz więcej, idź i nie grzesz więcej, i nie grzesz więcej, aby cię nie spotkało co gorszego, i tak dalej, i tak dalej, i nie grzesz więcej. Ja za każdym razem wychodziłem, na przykład wychodząc z kościoła, wiedziałem, że i tak będę grzeszył. Wiedziałem, no więc po co mi to? Po co mi iść do tego kościoła, skoro ja i tak postępuję wbrew temu, co mówi Słowo Boże, bo nie potrafiłem właśnie oprzeć się grzechowi. Wiedziałem, że będę przeklinał, wiedziałem, że będę kłamał, wiedziałem, że będę zdradzał, wiedziałem, że będę robił to, czy to, czy tamto. Więc w późniejszym już czasie przestałem chodzić do kościoła od, ja wiem, 15 roku życia, czy tam 14 nawet, to przestałem kompletnie chodzić do kościoła, bo było dla mnie to bez sensu. Kompletnie bez sensu, kompletnie nielogiczne, kompletnie nudne. I kiedy też zacząłem dowiadywać się, co wyprawiają księża, to już dla mnie była całkowita taka wielka czerwona krecha położona na Kościół katolicki. To był koniec. Co ci ludzie potrafią wyczyniać, bo jeszcze jak byłem mały, to miałem taki autorytet w nich trochę, że no, to są święci ludzie, prawda, że oni się prowadzą moralnie, oni nie wiem, ja nie, tak zachodziłem w głowę, prawda, sam do siebie w głowę zachodziłem, że no, fantastyczni ludzie, jak oni to robią, że oni potrafią żyć w zgodzie z tym, co mówi Słowo Boże. Przecież to człowiek nie jest w stanie tego zrobić, prawda? Natomiast no, okazało się, że oni też nie są w stanie tego zrobić, żeby żyć w zgodzie ze Słowem Bożym. Po prostu jest to niemożliwe, dlatego że nie narodzili się na nowo. A kto nie narodzi się na nowo, nie jest w stanie żyć w zgodzie z prawem Bożym. Nie jest w stanie się przeciwstawić właśnie grzechowi, ponieważ jest grzesznikiem. Masz i ciągniesz tą kulę cały czas duchową, mówię, u nogi. Bo tą kulę cielesną będziemy ciągnąć do końca życia, aż nie umrzemy, albo aż nie zostaniemy przemienieni, prawda? Bo tego ciała fizycznego musimy się pozbyć. Natomiast tą duchową kulę Pan Bóg z nas zrzuca, ucina w momencie, kiedy narodzimy się na nowo, jest w nas odnowa ducha i według ciała jesteśmy, po prostu, według, przepraszam, według ducha jesteśmy dziećmi Bożymi. Prawda? I nie jesteśmy już narodzeni z człowieka, tylko po prostu z Boga. Natomiast no to, że nosimy to ciało fizyczne, no jest już taką kwestią, która no musi być, aż umrzemy, ale to się tak czy tak później zmienia dla osób narodzonych na nowo. Każdy człowiek musi tą powłokę zrzucić. No i właśnie na przykład ci księża też cały czas tą duchową kulę u nogi mieli, tą kulę grzechu, i tylko oni po prostu dobrze się maskowali i z pozoru stwarzali taki wizerunek świętości, natomiast tak jak Kościół katolicki stwarza taki wizerunek pobożności, natomiast to wszystko jest, jak Pan Jezus opisał, jak grób pobielany, czyli ładnie wybielony z zewnątrz, natomiast w środku są kości, zgnite ciało i nieczystości. Więc tylko pięknie to wygląda. Tak niestety, kochani, jest z mojego punktu widzenia. Od dawien dawna, z mojego punktu widzenia, tak wygląda to wszystko. Każdy z nas oczywiście troszkę inaczej na to patrzy, ale człowiek, który narodzi się na nowo, takie rzeczy prędzej czy później zauważa. I człowiek narodzony, który jest narodzony na nowo, prawdziwie, nie wyobrażam sobie, żeby mógł jakieś wywody, wykłady robić na temat Kościoła katolickiego, potwierdzając jego słuszność w dodatku, bo to się nie mieści w głowie. Człowiek, zauważyłem tak
po ludziach, których znam, a wiele rzeczy wskazuje na to, że są narodzeni na nowo, tak jak po waszych wielu komentarzach, które wypiszecie, idzie zauważyć od razu człowieka narodzonego na nowo, no tak by się wydawało, nawet nie znając kogoś, wystarczy komentarz, prawda, i punkt widzenia. I zauważcie, że człowiek, który narodził się na nowo, nigdy nie powie wam rzeczy, której wy byście nie zrozumieli. Człowiek, który narodził się na nowo, będzie do was mówił językiem zrozumiałym. Nawet on w największych tajemnicach, nie wiem, Starego, Nowego Przymierza, będzie mówił do was w sposób zrozumiały. I wszystko, co obserwuje, będzie dla was logiczne, i wszystko, o czym mówi, będzie dla was polegało tylko i wyłącznie na logice. Człowiek, który narodził się na nowo, zauważam, że Pan Bóg oczyszcza jego sposób myślenia, zrywa tą zasłonę, i człowiek widzi tak, jak jest. I człowiek mówi w sposób logiczny, i dla niego pewne prawdy są proste, prawda? Natomiast jeżeli ktoś zaczyna jakieś obłędne koła robić, ósemki kreślić, a 2 plus 3 to nie jest 5, tylko 27, no to zaczynamy się zastanawiać, nie? O co tu chodzi. Także ja zauważyłem taką prawidłowość, że właśnie to charakteryzuje ludzi narodzonych na nowo, że nie potrafią przyjąć rzeczy nielogicznych. Nie potrafią, jeżeli coś dla nich, ja mówię, związanego z wiarą jest nielogiczne, ale i z życiem, zauważam, z życiem na zewnątrz jest nielogiczne, to no, taki człowiek to odrzuca i wie, że to nie jest prawda, i wie, że to nie może pochodzić od Boga. Prawda? Także no, tak ja to widzę. Taki, kochani, luźny filmik, takie luźne moje rozważanka, ale chciałem się z wami tym podzielić. Jak chcecie, piszcie, co o tym sądzicie. Chciałem też jeszcze w tym filmie powiedzieć o jednej sprawie. Czasami przepuszczam takie komentarze, których no, być może nie powinienem przepuszczać. Są tam jakieś linki podane do jakichś kanałów z poleceniami tych kanałów, ale kochani, mi się, przyznaję się przed wami, że mi się najzwyczajniej nie chce wchodzić i czasami tam kilkadziesiąt filmów jest i sprawdzać wszystkiego, co tam jest, o czym ten człowiek mówi, czy jakie tam są filmy. Dlatego wszystkich uczulam na to, żebyście zwracali uwagę. Jesteście dorośli i mam nadzieję, że w byle jakie pokrzywy was nie wpędzi jakiś tam kanał. Dlatego też no, czasem, jeżeli widzę, że ktoś no, nie jest jakimś wybitnym trollem, ale poleca jakiś kanał, to czasami to przepuszczam. Także no, miejcie oczy, kochani, otwarte. Nie chcę, żeby mi ktoś kiedyś powiedział, że przeze mnie zaczął tam, bo ja poleciłem jakiś kanał, zaczął tam słuchać i go w błąd wprowadzili i ma pretensje do mnie. Także ja uprzedzam, żebyście mieli oczy otwarte. Zastanawiałem się, czy w ogóle przepuszczać komentarze z poleceniami jakichś kanałów, no ale jak tam ktoś w grzeczny, że tak powiem, sposób, bez spamu takie coś poleca, no to myślę, że nie ma problemu z tym. Nie akceptowałem. Ostatnio ktoś wpadł, zaspamował tekstem naprawdę kilometrowym wasze tam, jak macie komentarze, to pod waszymi komentarzami chciał umieścić właśnie jakieś też linki do kanałów, ale to był tasiemiec i to był spam, jedno po drugim, takiego czegoś nie akceptuję absolutnie, nawet się nie zastanawiam, tylko kasuję. Tak więc no, jakaś ta cenzura jest, ale tak jak mówię, miejcie oczy szeroko otwarte. Moi drodzy, to wszystko w tym filmie. Chcę jeszcze tylko taką zapowiedź zrobić,
że planuję, jest to dla mnie temat bardzo ciężki, ale planuję i przygotowuję się do tego już jakiś czas. Będzie to temat 18 plus, że tak to określę, czyli temat raczej dla widzów dorosłych. Będzie to film o dzisiejszej erotyczności, o dzisiejszej w zasadzie, nie boję się użyć tego słowa, pornografii, która dzieje się w naszym życiu na co dzień. Jest to temat dla mnie wyjątkowo ciężki, ale zbieram materiały, żeby wam po prostu pokazać pewne rzeczy, aczkolwiek nie bójcie się, bo to, co zobaczycie na tym filmie, nie będą to rzeczy wynajdywane specjalnie, jakieś pornograficzne, takie ostry hardcore, tylko rzeczy, które są dostępne w zasięgu waszej ręki, bez żadnego wysilania się, czyli idziecie do kiosku, kupujecie i nie będą to też zdjęcia z gazet jakichś erotycznych dla panów, czy pornograficznych dla panów, z półki dla dorosłych. Nie. To będą zwyczajne gazety typu Super Express, czy inne wyborcze gazety. Takie po prostu pospolite, które każdy może iść, nawet nastolatek, nawet małe dziecko może poprosić ekspedientkę czy ekspedienta o taką gazetę i dostanie ją bez problemu. Natomiast tych materiałów już trochę mi się nazbierało. Podłączę pod ten temat także dzisiejszą modę. Chciałbym wam pokazać pewne rzeczy, na co ja zwracam uwagę, co mnie razi jako osobę narodzoną na nowo, bo kiedyś mi to nie przeszkadzało, a wręcz przeciwnie, bardzo mi się podobało, co też z dzisiejszego punktu widzenia widzę, że mnie to po prostu demoralizowało. No ale ja byłem, jak być może wiecie, bardzo zniszczony duchowo, bardzo zdemoralizowany, bardzo zdemonizowany. Wszystko, co najgorsze, się działo we mnie, więc całkowicie był inny punkt widzenia. Natomiast chcę wam przedstawić pewne rzeczy w tamtym filmie, który będę nagrywał z punktu już widzenia osoby narodzonej na nowo, jak ja to teraz widzę, jak ja to przeżywam. I z tym ma problem, kochani, większość zdecydowana, jak nie całość panów, mężczyzn, młodych mężczyzn, starych, nieważne, nieistotne, dotyka nas to na co dzień. Kobiet oczywiście także, ale kobiety są w tej mniejszości, nie przejawiają aż tak tego zepsucia pornografią jak mężczyźni, niestety. Kiedyś był to dla mnie temat, który nie był tabu. Byłem mocno zgłębiony, że tak powiem, zagłębiony, czy utopiony nawet w tym temacie. Tak więc mam wiele do powiedzenia, no ale to tylko taka zapowiedź, żeby was zaciekawić. Natomiast no, musicie troszkę uzbroić się w cierpliwość, bo zabieram się i zabrać się za ten temat nie mogę, tak jak i za inne tematy, które mam naszykowane. Nie wiem, dlaczego tak jest. Może to nie jest jeszcze ta chwila, po prostu. Jak wam mówiłem, nigdy już teraz nie robię czegoś takiego, że wyskakuję przed szereg. Nigdy, jak nie jestem w 100% pewien, że to jest ta chwila, to niczego nie nagrywam. Nic do przodu. Zawsze idę tak, jak mnie Duch Święty prowadzi. Dzięki wam, kochani, za uwagę. Pozdrawiam was. Trzymajcie się, bądźcie ostrożni, uważni, miejcie oczy szeroko otwarte i do następnego razu z Panem Bogiem.